Dzień dobry Państwu. Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie również chciało dołączyć swoją cegiełkę do tego szlachetnego celu. Dziękujemy pięknie Pani Dyrektor, jak i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu za wyróżnienie oraz nominację. Wyzwanie przyjęliśmy, a jak jemu sprostaliśmy, sami Państwo ocenicie. Dołhobyczów wioska mała, też medykom pomóc chciała. Gdy koronawirus straszy, przygraniczne centrum nasze jest zamknięte dla młodzieży. Lecz na brzuchu nikt nie leży, lecz na brzuchu nikt nie leży. Maski szyje gmina cała, nawet nasza Asia mała, nawet nasza Asia mała. Dołhobyczów wioska mała, więc medyków też wspierała. Pomóc chciała wioska mała, swą cegiełkę też dodała. Dołhobyczów wioska mała, więc medyków też wspierała. To jest właśnie nasza gmina, Dołhobyczów cud kraina. Scenariusze też piszemy, które chętnie pokażemy. Kiedy minie kwarantanna, znów wystąpi cała banda. Dzieci Granda, Kresowianki, z pograniczem nad Burzanki, z pograniczem nad Burzanki. Serenada z wrzosem cała, też nam chętnie pomóc chciała, też nam chętnie pomóc chciała. Dołhobyczów wioska mała, więc medyków też wspierała. Pomóc chciała wioska mała, swą cegiełkę też dodała. Dołhobyczów wioska mała, więc medyków też wspierała. To jest właśnie nasza gmina, Dołhobyczów cud kraina. Nominujemy Tomaszowski Dom Kultury.